Od zawsze popychało człowieka do przodu. Ruch obrotowy dawał ludzkości ogień, pozwalał wiercić i przędzić w życiu. Już w neolicie człowiek wielkie ciężary przetaczał na drewnianych okrąglakach, lecz wciąż nadal nie wiemy, kto wynalazł koło i kiedy zostało ono wynalezione. Według niektórych teorii było to prawdopodobnie około 10 tysięcy lat temu w Azji. Najstarsze kiedykolwiek widziane koło było odkryte w Mezopotamii na terenach dzisiejszego Iraku, a zostało ono zrobione przez najstarszą nam znaną cywilizację Sumerów i było zrobione z połączonych ze sobą drewnianych desek. Jednak w 2002 roku na bagnach Ljubljana, około 20 km na południe od Lublany, stolicy Słowenii, zostało odnalezione drewniane koło wraz z osią. Odkrył je zespół słoweńskich archeologów z Instytutu Archeologii w Lublanie, a datowanie radiowęglowe przeprowadzone w laboratorium Vera w Wiedniu wykazało, że ma około 5150 lat, co czyni go najstarszym drewnianym kołem i najstarszym prawdziwym połączeniem koła z osią, jaki dotąd odkryto. Więc z rolniczymi społecznościami Europy Środkowej łączą się najstarsze dowody znajomości koła i wozu na kontynencie europejskim, a według współczesnych badań i na świecie. Szczególnie ważny wkład w tym zakresie wniosła polska archeologia podczas odkrycia w 1976 roku jednego z najważniejszych zabytków związanych z neolitem. A mowa tu o wazie z Bronocic, ozdobionej ornamentem narracyjnym przedstawiającym drzewa, pola, drogi i wodę, a przede wszystkim wóz na kołach, które dziś są najstarszym wizerunkiem koła na świecie. To wzgórze nazywa się Baskami. Nie wiadomo dlaczego, nie mamy frazeologii tego nazewnictwa. 74 rok, tydzień wykopalisk. W tygodniu znajdują fragmenty naczynia potłuczonego. Biorą to, przynoszą profesorowi na tacy i mówią: ma pan tutaj unochod, żeśmy znaleźli. Rzeczywiście po spojrzeniu, kiedyś tak pojazd księżycowy ruski wyglądał jak unochod. I wtedy wyszło tak, że rzeczywiście jest to jakieś unikatowe znalezisko. No to jest ważne odkrycie. Ta waza z Bronocic, jak to określamy, czy też naczynie z wozami, jak to się mówi w literaturze też, ona jest bardzo szeroko znana w literaturze światowej, to już jest klasyka. Bez wątpienia to jest jeden z najstarszych dowodów stosowania trakcji kołowej znanych na świecie. Bronocice są położone na Wyżynie Małopolskiej w środkowym odcinku do Rzecza Nidzicy. To typowa kraina wyżyn lesowych, o urozmaiconej rzeźbie wyniosłych wzniesień i głęboko wciętych dolin. Rozciągająca się wzdłuż Nidzicy, aż do Wisły, pagórkowata kraina była zamieszkiwana już w starożytności, a ślady osadnictwa sięgają okresu neolitu. Wykopaliska w Bronocicach przyczyniły się do poznania rozwoju społeczności neolitycznych do Rzecza Nidzicy, a więc okresu młodszej epoki kamienia stanowiącej przejście do epoki brązu. Badania wykopaliskowe w Bronocicach wykonywano w ramach współpracy naukowej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Uniwersytetu Stanu New York w Buffalo. Poszukiwania sondażowe rozpoczęto w 1967 roku, a prace terenowe wykonywano w trakcie akcji wykopaliskowej w latach 1974-1977. To osiedle neolityczne w Bronocicach jest najlepiej udokumentowanym osiedlem neolitycznym na świecie. Nie ma lepiej udokumentowanego. W okresie największego rozwoju mieszkało tutaj około 500 osób i była to największa osada w regionie, zamieszkiwanym wówczas maksymalnie przez około 6 tysięcy osób. Przypuszczalnie bronocickie osiedle jako centrum regionu było najprawdopodobniej siedzibą władz regionalnego państewka, a jego mieszkańcy mieli wyższy status społeczny, byli bogatsi i mieli pewne przywileje. Potwierdzają to wykopaliska archeologiczne, wykazując tutaj obecność o wiele większej ilości towarów wówczas cennych i rzadko spotykanych oraz analizując szczątki kostne zwierząt, a w związku z obecnością tutaj dużej ilości przęślików i ciężarków tkackich można wnioskować, że osada mogła posiadać monopol tekstylny. Również konstrukcja i rozmiar domów istniejących w bronocickim osiedlu była rzadko spotykana w innych neolitycznych osiedlach w regionie, ponieważ prawdopodobnie domy były tutaj piętrowe. W trakcie prac wykopaliskowych wydobyto 209 przedmiotów, m.in. rylce, grociki, przęśliki gliniane, ciężarki tkackie, ale na szczególną uwagę zasługują wyroby ceramiczne, a zwłaszcza ręczne lepione naczynia z gliny. Szczególną uwagę przykuły bowiem tutaj elementy dawnego naczynia, które następnie zostało zrekonstruowane. Na glinianym naczyniu widniał rysunkowy ornament narracyjny przedstawiający drzewa, pola, drogi i wodę, a przede wszystkim w pełnym motywie zdobniczym szczególną uwagę zwraca rysunek wozu czterokołowego z dyszlem dla zwierząt pociągowych, który został powtórzony aż pięciokrotnie.
Na wazie zachowały się dwa kompletne wyobrażenia wozu i znaczna część trzeciego. Stosunkowo łatwym do odczytania składnikiem rysunku jest drzewo, ale nie można jednoznacznie określić jego gatunku. Natomiast inne elementy ornamentu powodują już różnorodność interpretacji ich znaczenia. Rysunki mogą przedstawiać pola z krzyżującymi się drogami, układ domów w osadzie lub plan wioski i wyobrażenie rzeki Nidzicy. Wyjaśnienie zagadkowych rysunków jest tym trudniejsze, że nie znajdują one analogii w zabytkach neolitu europejskiego. Relatywnych odpowiedników można by jedynie poszukiwać na tzw. piktogramach z kultury Uruk w południowej Mezopotamii. To jest właśnie to rozwinięcie rysunku z wazy, czyli dawny rzeźbiarz pokazał, że tutaj rosły drzewa, dużo drzew. Było dawne osiedle neolityczne, bo tak właśnie naukowcy utożsamiają te znaki, nad dużą wodą, bo widzicie wodę tutaj, i ten czterokołowy pojazd, który narysował ten człowiek z przeszłości. A więc, słuchajcie, przekazał nam coś unikatowego sprzed 5,5 tysiąca lat temu, jak wyglądał teren tutaj Bronocic. Jednak najważniejszym składnikiem ornamentu na unikatowej wazie z Bronocic są rysunki czterokołowego pojazdu, przedstawionego w rzucie poziomym z kołami wyobrażonymi z profilu. Linie łączące koła prawdopodobnie reprezentują osie, ale najwięcej wątpliwości budzi rysunek koła pośrodku na podejście wozu między osiami. Być może jest to otwór przeznaczony na umieszczenie rytualnej figury lub te koło może symbolizuje pojemnik na zbiory. Wóz jest wyposażony w dyszel z rozdwojeniem, na jednym rysunku nawet z potrójnym zakończeniem. Jego kształt przypominający współczesną literę V to przypuszczalnie ilustracja jarzma przyrożnego, co świadczyłoby o zaprzęganiu pary zwierząt. Jakby tego niezwykłego znaleziska było mało, archeolodzy na tym samym stanowisku odnaleźli wśród szczątków kostnych poroża wołów z wyraźnymi śladami zaprzęgania, które przypuszczalnie powstały od wiązadeł uprzęży. Datowanie znalezionych kości zwierzęcych w Bronocicach wykonano w laboratorium w Groningen w Holandii. Uzyskano dla nich datę 3635-3370 lat przed naszą erą, co odpowiada relatywnie chronologii faz rozwoju osady w Bronocicach i oznaczenia wieku unikatowego naczynia z piktogramami. Natomiast badania metodą radiowęglową pozwoliły określić wiek wazy na około 5,5 tysiąca lat, co świadczy o tym, że rysunki na wazie z Bronocic są najstarszym dowodem na użycie wozu przez człowieka nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Wazę w Bronocicach znaleziono w płytkiej jamie o trapezowatym przekroju i z jej zachowanych fragmentów odtworzono całą formę naczynia. Kształt i technologia odpowiadają charakterystycznej ceramice pochodzącej z fazy rozwoju osiedla społeczności kultury pucharów lejkowatych w Bronocicach. Na stanowiskach archeologicznych w Bronocicach znaleziono również kości zwierząt, a ich datowanie wskazuje nawet na 6725 lat. Kości należą do turów, czyli wymarłych już zwierząt z rodziny wołowatych, a otarcia na znalezionych rogach tych zwierząt mogą wskazywać, że to właśnie tury mogły być pierwszymi w dziejach ludzkości zwierzętami pociągowymi. Warto tutaj podkreślić, że dotychczas uważano, że najstarszy wizerunek koła pochodzi z kultury Uruk w Mezopotamii i jest datowany na około 5100 lat. Cywilizacja sumeryjska tworzyła te rysunki na glinianych tabliczkach, na których ukazane były dwukołowe wozy. Tymczasem nad Wisłą życie neolitycznego człowieka na dzisiejszych ziemiach polskich nie było łatwe. Surowy klimat, nieprzeniknione knieje i bagna, dzikie zwierzęta. Człowiek, by przetrwać tu, musiał ujarzmić koło. I zrobił to, ponieważ w tym okresie znany był już zaprzęg wozu z kołami pełnymi, a woły sprzęgano jarzmem. Także przez obecne polskie ziemie już 5,5 tysiąca lat temu przemierzały drewniane wozy zaprzęgnięte przez rogate bydło. Tak jak wcześniej wspomniałem, to oficjalna nauka podaje, że wóz kołowy odkryto w Mezopotamii, co jest bardzo dalekie od prawdy, biorąc pod uwagę odkrycia pochodzące z Polski. Utrwalone na wazie wozy z Bronocic są wcześniejsze od kredowego modelu koła, odkrytego w 1974 roku przez ekspedycję holenderską na stanowisku w Syrii. Ten przedmiot wydatowano na 5300 lat, a więc wozy z Bronocic są równie starsze od tego zabytku. Czterokołowy wóz, który widzimy na wazie, jest wynalazkiem epokowym w dziejach całej ludzkości. Warto tutaj dodać, że konstrukcja wozu jest naprawdę bardzo ważna i zrewolucjonizowała transport, rolnictwo, a nawet sposoby wojenne. Na bazie wozu operujemy do dnia dzisiejszego. Wóz jest bezpośrednim przodkiem samochodów i innych pojazdów. Bardzo szokujące jest to, że polska nauka i system edukacji, czy nawet prasa, robią niezbyt wiele, aby rozpropagować tą rewelację archeologiczną z Bronocic. Myślę, że jeśli tego typu odkrycia dokonano by w innym państwie, to natychmiast zostałoby to rozdmuchane, a społeczeństwo byłoby przekonane o ważności takiego znaleziska.
Waza z Bronocic może być dowodem na to, że ludy zamieszkujące wtedy tereny Polski mogły być dość zaawansowane i wcale nie jest tak, jak nas uczą. Coraz nowsze badania i odkrycia utwierdzają nas w przekonaniu, że to, czego uczymy się, nie zawsze w rezultacie okazuje się prawdą. Moim zdaniem tego typu odkrycie powinno okrążyć świat, by uświadomić ludzi, że historia, jakiej się uczymy, może być zupełnie inna. Znalezisko z Bronocic pokazuje, że wbrew powszechnie panującym opiniom, Europa Środkowa poziomem rozwoju nie tylko ustępowała innym częściom świata, ale wręcz znajdowała się w awangardzie rozwoju już w neolicie. To właśnie nad Wisłą tysiące lat temu umysł ludzki wzniósł się na wyżyny, konstruując odkryty wóz zaprzęgnięty w rogate bydło. Prehistoryczna Polska prekursorem przemysłu motoryzacyjnego? To brzmi jak szaleństwo? Być może, ale jedno nie ulega wątpliwości. Polska kryje jeszcze niejedną tajemnicę. Waza z Bronocic obecnie jest przechowywana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, a zwiedzającym udostępniona jest jedynie kopia. Postanowiliśmy, że upamiętnimy to miejsce poprzez wzniesienie jakiegoś tam kamieniem, jakimś. Nie wiedzieliśmy, co to będzie, jak to będzie wyglądało i pan Witwicki Bogdan postanowił uruchomić swoich kolegów z Krakowa, którzy zafundowali ten kamień. Ten kamień przywieźliśmy tutaj na wzgórze przy pomocy gospodarki komunalnej, zamontowaliśmy kamień tu na wzgórzu. Brakowało nam tablicy, nie było kasy na tablicę. Znaleźli się znowu krakusy, którzy sfinansowali tablicę.